Witamy Państwa bardzo serdecznie. W piąte godzinie 18 kadru miasta studio. To już nasze kolejne spotkanie i oczywiście mamy wyjątkowych gości. Tutaj Michał podpowiada, że to już 11 spotkanie. Dążymy do setki. Setka będzie myślę dużo niespodzianko, ale myślę, że Państwo pozostaną także z nami. Dzisiaj z nami w naszym studiu gość wyjątkowy. Zresztą jak każdy nasz gość, ale dzisiaj pani Stanisława Kowalska. Myślę, że wszyscy dobrze znają, ponieważ zespół folklorystyczny rozpoczyna. W Tomaszowie Lubelskim jest doskonale znany. Witamy Panią bardzo serdecznie. Pani Stanisława jest kierowniczką tego zespołu. Witamy. Dzień dobry. Czy jestem znana? To nie do końca tak jest. I z zespołem jest podobna sytuacja. Na taką pamięć, i uwagę miejscowości, w której się żyje, trzeba bardzo długo pracować. Myślę, że dłużej niż. To jest na zewnątrz. Tak mówią, że najgorzej jest w miejscu, z którego się pochodzi, ale no my przynajmniej w Tomaszowskim Domu Kultury żyjemy Państwa twórczością i tym, co się dzieje, bo jest to ponad 40, jeżeli dobrze liczę, 44 lata działalności. Jak wyglądały te lata? Jest to naprawdę ogromny kawałek czasu. W przyszłym roku jubileusz można powiedzieć 45 lat. Jakie to były lata? Jak rozwijał się zespół folklorystyczny Roztocze? Lata były różne, bo w różnych czasach przyszło nam żyć. Na początku wiadomo w strukturach jeszcze PRL-u, ale zawsze było to ważne, że dzieci i młodzież, która przynależy do zespołu od niedawna, też osoby starsze, chcą to robić. I to jest najważniejsze. My nikogo tutaj na siłę nie ciągniemy. Mówią, że zarażamy. Ale tak pozytywnie, bardzo pozytywnie. I kiedyś pani Zdzisia Kapica, która była moją mentorką i nauczycielką kultury, mówiła, że my tutaj zarażamy jak chorobą zakaźną tym folklorem, z czego się cieszymy oczywiście i cały czas mamy sukcesy dzięki temu. Grunt, że skutecznie. No, ale właśnie, co jest takiego w folklorze? Co jest w tych tańcach, śpiewach ludowych? Że naprawdę młodzi ludzie do tego garną, no bo liczba tych młodych ludzi jest dość obszerna. Myślę, że prawda. Prawda się zawsze obroni. My nie wymyślamy niczego, raczej odtwarzamy, bo taka jest nasza rola. Praktycznie folklor autentyczny już nie istnieje. On istnieje dzięki przekazowi takiemu scenicznemu, bo nawet koła gospodyń wiejskich, one też się spotykają, niekoniecznie zawsze z powodów takich jak kiedyś obrzędy, zwyczaje, obyczaje. Tylko spotykają się na próbach, tak? I to już jest takie po prostu przekazywane przez scenę. Ale dzięki temu, że istnieją takie zespoły jak nasz, nieskromnie powiem, że bardzo dobre zespoły, które przekazują to w sposób poprawny. Tak jak kiedyś. Bywało. Dokładnie tak to. Czasami tak nawet nasze koncerty są zatytułowane. Jak niegdyś bywało, czy projekty, które piszemy, staramy się w najbardziej autentyczny sposób odtworzyć zwyczaje, obyczaje, obrzędy, tańce i muzyka. Nie powiem, że to jest łatwe, bo często w gronie nawet pracowników zespołu. No, spieramy się na różne tematy, ale zawsze dochodzimy do takiego klubu, które jest później pięknie odbierane na scenie i e, dzięki temu e, możemy łatwiej przekonać do niektórych rzeczy swoich podopiecznych. No ale skoro są te takie jakieś spory, skąd czerpiecie wiedzę na temat, jak to kiedyś bywało właśnie? Skoro jest to teraz już no nieaktualne, w naszej wsi już tym nie żyją tak naprawdę, to skąd wiedza, jak to bywało, jak to odtworzyć, jak to pokazać na scenie? Po pierwsze mamy samych wykształconych instruktorów i muzyków. I oni wiedzą skąd czerpać wiedzę. Jest to, teraz jest to łatwe. Jak zaczynałam pracę, to szczerze mówiąc, niektóre rzeczy śpiewałam panu Zdzisławowi Hacic, który był muzykiem i kierownikiem muzycznym wiele lat. Ja śpiewałam, on pisał i potem przekazywaliśmy to dzieciom. Nawet w, nie we wszystkich. W bibliotekach można dostać to, co, czego my potrzebujemy. Ale jest Instytut Polski Narodowy, który ma niesamowitą bazę danych takich najstarszych. No oczywiście to, co zapisał. Oskar Kolberg, największy nasz folklorysta, Państwo Sobiescy. W poszczególnych regionach też znajdowały się takie osoby, które dbały o to, żeby zostało to zapisane. Przynajmniej nuty i podstawowe kroki taneczne, ewentualnie zwyczaje, obrzędy. Ja osobiście najwięcej czerpię z wesela lubelskiego napisanego przez. Pana profesora Batko -Inycza. I to jest 1934 rok, 1934 rok. Wydane było takie Wesele lubelskie i Wesela Chełmskiego, bo tutaj jest najwięcej wiedzy. W tej chwili od niedawna mamy też bardzo dużą bazę muzyki, bo z 80 tysięcy melodii zapisanych i wydanych w sześciu tomach lubelskie. To jest naprawdę ciężka praca. Ktoś, kto ogląda niewprawnym okiem z widowni, widzi jakieś tańce, a w rzeczywistości, jak Pani to przedstawia, jest to ogromna wiedza, ogromna ciężka praca. Jednocześnie pokazujecie tę kulturę nie tylko w Polsce. No, tak się z zdarza. Trzeba zasłużyć na to, bo się długo pracuje, żeby być na pewnym poziomie, zaistnieć i już jak się zaistnieje, to wtedy jest łatwiej. Szczerze, dostajemy zaproszenia od organizatorów festiwali międzynarodowych, z czego się bardzo cieszymy. Dwa tygodnie wróciliśmy z Rumunii, w której byliśmy po raz pierwszy, ale no, bywamy w europejskich krajach wiele razy. Najwięcej chyba razy byliśmy w Bułgarii i we Francji, ale najdłuższe nasze wojaże to były pierwszy taki bardzo długi i duży dla nas wyjazd bardzo dawno temu, bo jeszcze w 1987 roku był na Sycylię, a tak Niedawne wyjazdy, chociaż to już też troszkę minęło, to Meksyk i Korea Południowa. No, to jest kawałek świata. Jak folklor polski odbierany jest poza granicami naszego kraju? Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale lepiej niż w Polsce czasami. My prezentujemy nasze najpiękniejsze stroje, znaczy wszystkie są piękne, ale staramy się, żeby te stroje były bardzo dobrze prowadzone, bardzo zadbane. One są kolorowe, zawsze jeżdżą młodzi ludzie, więc, pokaz przez takich młodych ludzi w pięknych, kolorowych strojach, zawsze z muzyką na żywo. Jest po prostu dobrze odbierany. Naprawdę, jak się patrzy na młodych ludzi, którzy z przyjemnością tańczą i śpiewają i mają uśmiech na twarzy niewymuszony, sceniczny, tylko naturalny, to to po prostu się dobrze ogląda. I to rzeczywiście jest zaraźliwe. Mówimy o kulturze, ale nie tylko tutaj naszej lubelskiej, bo tańce i śpiewy są nie tylko z naszego okręgu. Jakie tereny obejmuje zespół folklorystyczny, roztocza w swojej sztuce? Przez lata doświadczeń też oceniliśmy, że najbardziej w charakterze leżą nam południowo-wschodnia Polska i tą najczęściej prezentujemy. Największy nacisk kładziemy na to oczywiście, żeby prezentować nasz region Tomaszowski, który no został przez nas opracowany. Stroje też, które przeze mnie od lat 90. już istnieją i polecam wszystkim, żeby ktokolwiek chce uszyć sobie strój, niech szyje sobie strój z naszych regionów, bo niesamowite jest bogactwo tych strojów. My odtworzyliśmy stroje z okresu 120 lat i 30 km od Tomaszowa, bo potrzebne nam było to do naszej prezentacji wesela z naszego terenu, ale naprawdę każda wieś to tak jak Kiedyś się mówiło, że każda wieś to inna pieśń, i to samo. Każda wieś ma troszkę inne możliwości odtworzenia strojów, które kiedyś były. Ale najprostszą rzeczą, jak ja nieraz mam spotkania z paniami z kół gospodyń wiejskich, to one mówią, że. Jak mówię, że u nas były takie nie lubelskie, nie krakowskie, tylko serdaki, co się nazywały, nieraz serdak, nieraz saczek, nieraz jakoś tam inaczej. I panie mój, no tak, moja mama do końca życia w tym chodziła. no właśnie to, o to powinniśmy dbać, o to, co, w czym chodziły nasze mamy, babcie i... Yy. I powinniśmy to podkreślać i być dumni z tego, że coś takiego mamy. Bo są regiony w świecie, że już nie mogą wrócić do tego, co było, bo po prostu nie istnieje to ani w zapisach, ani w zdjęciach, ani w pamięci ludzkiej. A szkoda, bo to naprawdę piękna kultura ludowa naszego terenu i każdego terenu w Polsce. Jeżeli gdzieś jeszcze jest, to faktycznie trzeba o nią dbać. Ilu członków mniej więcej liczy zespół folklorystyczny, roztocze w całości? E no, w tym momencie mieliśmy zakończenie roku i fundatorkę panią Annę M Lizaków, to poszło 170. No to naprawdę jest no, zacna liczba. Czy jeżeli ktoś, kto ogląda nas teraz, chciałby się przyłączyć do Państwa, uczyć siebie, dzieci, właśnie takiego tańca, śpiewu, czy jest taka możliwość? Oczywiście zawsze chętnie przyjmujemy. Mówię, że najlepiej zgłosić się we wrześniu, bo wtedy rozpoczynamy nowy rok, bo już właśnie teraz na wakacjach to tylko mamy wyjazdy na festiwale, konkursy i tak dalej. A we wrześniu oczywiście wszystkich przyjmujemy. Jeżeli ktoś jest bardzo zdeterminowany i chce w ciągu roku szkolnego, to też może, ale musi zawsze nadrabiać te godziny zajęć, które rozpoczynamy od września. I rozumiem, że dobrze jest być zdecydowany, bo to nie jest lekka praca, naprawdę trzeba włożyć w to serce. Serce tak i wiele godzin potu na, na scenach, ale takich ćwiczebnych, czy na salach ćwiczebnych, ponieważ żeby pokazać coś prawidłowo, to trzeba nauczyć się Chodzić, liczyć, śpiewać <laughs> i potem jeszcze często rezygnować z własnych przyjemności, bo są obowiązki wobec grupy, która na przykład ma zatańczyć. No i wtedy trzeba rezygnować z imienin albo koleżanki, albo przełożyć je na inny termin. Zresztą my w rodzinach swoich też musimy dostosować się do, do tego, jak pracuje zespół i jakie ma możliwości. Koncertowania, bo to jest najważniejsze. Bo to, że ćwiczą, to super, i zdobywają przez to wrażliwość i nawet, tak jak sport, kultura fizyczna coś, co, co przyda im się w życiu zdrowie to, to na pewno też wymaga od nas wszystkich takiego wielkiego. Nie, nie chcę użyć słowa poświęcenia, ale tak jest, dostosowania się do grupy, bo nas, nie, nie występujemy pojedynczo, tylko jest nas 8-12 par, czyli 12-14 osób musi dostosować, plus kapela, czyli to jest 20, minimum 20 osób, które musi w jednym czasie chcieć, móc i potrafić. I to jest wielka sztuka i na to składa się to, co mogą państwo widzieć na naszych scenach. Szanowni państwo, moi i państwa gościem była pani Stanisława Kowalska, kierowniczka zespołu folklorystycznego Rostocze. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i do zobaczenia niebawem. Dziękuję bardzo. Oczywiście zapraszamy na koncerty i do udziału w zespole.